Każdy, kto ma adres Gmail, może korzystać z Gymboarda. To tablica, która posłuży nam w naszym projekcie, ale również może być później wykorzystywana w czasie zajęć szkolnych. Jak ją tworzymy? Klikamy w kafelki, odszukujemy tablicę, jest Gymboard. I za chwilę pojawi się cała siatka tablic, ponieważ są to tablice, jak tutaj czytamy, należące do kogokolwiek. Klikamy tutaj i wybieramy moją tablicę, należące do mnie. I klikając w plusik, tworzę nową tablicę. Na razie jest ona bez nazwy. Czekamy, aż się załaduje, już. Klikam więc tu u góry i wpisuję nazwę, taką jak jest nasz projekt. Dobry start. I zatwierdzam. Tablica ma już swoją nazwę. Tu możemy ją powiększyć lub ustawić tło. Kropki, linie, kwadraty wybieram ciemniejszą tablicę, będzie czytelniejsza. W domu na spokojnie bardzo Was proszę, żebyście przeklikały te narzędzia. Nam tutaj będą potrzebne notatki, wystarczy więc kliknąć tutaj i wpisuję klasa pierwsza. Poproszę Was o dołączenie do tej tablicy. Ja od razu wpiszę siebie. Dorota Tarnobrzeg. I zapisuję. Więcej już nie. Czyli na razie jestem jedna z klasy pierwszej. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze jest z klasy pierwszej. Tworzę kolejną tablicę. Znowu ustawiam tło. I tutaj pojawią się klasy. Klasy drugie. Na trzeciej tablicy poproszę o dodanie notatek wszystkich tych, co uczą w klasie trzeciej. Wiem, że są z nami też dziewczyny z przedszkola. Dla nich będzie ostatnia tablica, czwarta. I zapisujemy. Robię to dosyć szybko, ale program jest intuicyjny i liczę na to, że nikt nie będzie miał problemów. Gdy problemy jakieś będą, pytania oczywiście wrócimy. I w ten sposób mamy cztery tablice. Mogłabym dodawać kolejne. Wystarczą nam cztery. I klasa trzecia, klasa druga, klasa pierwsza. Za chwilę więc bardzo proszę, gdy uzyskacie link, spróbujcie dodać swoje notatki z imieniem i nazwą miejscowości, w której pracujecie. Jak udostępniamy? Klikamy w zakładkę Udostępnij i możemy dodać osoby poprzez wpisanie adresu mailowego. Ale ja chcę wysłać Wam link. Dostęp ograniczony, więc tutaj najpierw zmieniam. Każda osoba, która ma link i teraz zobaczcie, może przeglądać, a ja chcę, żebyście miały prawo edycji, dlatego wybieram edytujące
I mam link do skopiowania. Klikam kopiuj link. Został skopiowany. Gotowe. I za chwilę wyślę Wam Monika w okienku na czacie. Dziękuję.